Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Pawle. Dzień dobry, witam. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Wypychowskim, ekspertem Instytutu Spraw Obywatelskich, o temacie nauki. Nauki przez małe N i nauki przez duże N. Dlaczego Twoim zdaniem warto rozróżniać naukę od nauki? Ja myślę, że to chyba się wiąże z wszystkimi aspektami, z którymi dzisiaj mamy do czynienia jakby w świecie, że one stają się bardzo skomplikowane, złożone i dla wielu ludzi niezrozumiałe, i w związku z tym to, co jakby jest używane w powszechnym mniemaniu jako nauka, jest często jakimś produktem naukopodobnym coraz częściej. I są jakby dwa problemy tego, że nauka oczywiście się zmienia, dlatego że jest połączona z tym naszym światem na wielu płaszczyznach i nie jest idealna, to wiadomo. Niestety drugi aspekt jest chyba znacznie ważniejszy, jest taki, że w odbiorze nauki jest coraz większy problem, dlatego że to, w jaki sposób my naukę rozumiemy, czy jesteśmy w stanie ocenić jej jakość, tak, jest również w zaniku. Tak? Dlatego dobrze jest sobie, myślę, że zdać sprawę z tego, czym się różni jakby nauka przez duże N, tak sobie ją umownie nazywamy, od tej nauki jakby powszechnej, szczególnie w używanej przez dziennikarzy, przez media społecznościowe, a przede wszystkim przez biznes i przez wielu, do tego, żeby pewnego rodzaju przekonanie, czy pewnego rodzaju politykę, czy pewnego rodzaju produkt sprzedać. Tak, interesy, mówiąc ogólnie, sprzedać. Tak, dlatego że oczywiste jest dzisiaj, kiedy jesteśmy gdzieś zaawansowaną, tak przynajmniej uważamy, zaawansowaną cywilizacją, że nauka jest jakby częścią naszego świata, a jednocześnie jest powiązana bardzo mocno z chociażby z biznesem, tak, z ekonomią, z polityką. Jeżeli możemy badaniami naukowymi wesprzeć pewną tezę, no to oczywiście się ta teza dużo lepiej sprzedaje. Pytanie tylko, czy ona została wsparta nauką przez duże N, czy nauką przez małe N, tak? I to jest jakby częściowo temat naszej dyskusji, ale też druga strona tego jest równie ważna, myślę, albo czasem nawet ważniejsza. My sobie nie zdajemy sprawy, czym ta nauka jakby z założenia czy z idei powinna być, a czym dzisiaj się staje, i takim pytaniem, które ja sobie często stawiam, jest, czy my jeszcze w ogóle jesteśmy w stanie naukę oceniać jako społeczeństwo. Bo no, weźmy te przykłady, które są bardzo, bardzo nam bliskie, tak, których dyskutowaliśmy, chociażby wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie. Tak? No, mamy w tej chwili taką, właściwie można by było powiedzieć, totalną schizofrenię, tak, której z jednej strony mamy badania naukowe, które jasno dowodzą, że te wpływy są znaczące na poziomach dużo niższych niż obowiązujące standardy ochrony. A po drugiej stronie mamy jakby ogromnie dużo również badań czy nauki, tak można by było powiedzieć, która mówi coś zupełnie przeciwnego. I teraz obywatel, załóżmy, że tak go sobie nazwiemy, jest postawiony w takiej sytuacji, w której dostaje dwa sprzeczne komunikaty, przy czym jeden jest oczywiście dużo silniejszy, bo wsparty przez jakby mainstreamowe zrozumienie tego, lobby, prasę i tego typu rzeczy, więc jest intensywniejszy, ale pytanie jest, no dobrze, no czemu wierzyć? Jedni mówią, że badania mówią, że to jest bezpieczne, a drudzy mówią, że badania mówią, że to jest niebezpieczne. I teraz co z tym zrobić, tak? Co z tym fantem zrobić? I to samo z koronawirusem, tak? Jedni mówią, nie ma żadnej epidemii, w ogóle jest kłopot z tym, żeby tak ją nazywać.
Zresztą opublikowaliście na stronach Instytutu to, co napisał Nick Pino, tak? Czy taką analizę, która pokazuje przynajmniej, że jest wiele pytań, czy wiele wątpliwości co do sposobu, w jaki przedstawia się tą epidemię i w ogóle to, co się z nią dzieje. A z drugiej strony mamy jakby zupełnie inny przekaz, tak? I teraz pytanie brzmi, gdzie jest nauka? Czy jest za jednym, czy za drugim podejściem, tak? Mamy, nie wiem, od dawien dawna tak zwany konflikt i polaryzację stanowisk w sprawie chociażby szczepionek, tak? I to też po jednej stronie są tej barykady są jakby zwolennicy, głównie lekarze i całe środowisko medyczne, ale też i mainstreamowa prasa i wiele bardzo osób, które twierdzi, że to w ogóle nie ma o czym dyskutować, że to w ogóle wrzuca ludzi, którzy są niejako przeciwko, czy wyrażają swoje wątpliwości, może tak by należało sprawę postawić wobec szczepień, to że żadnych wątpliwości nie ma i że jednoznacznie wiadomo, że to jest korzystne i tak dalej, a reszta to jest po prostu, to są ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska i kompletnie ich zdanie jest nieuzasadnione, gdzie okazuje się, że tam też są, jest sporo badań naukowych, które pokazują, że efekty poszczepienne jednak mimo wszystko występują, nawet jeśli małe, ale to jest pytanie, czy my wszystkie te efekty poszczepienne rejestrujemy, pytanie, czy w ogóle się im przyglądamy. Tak? Czy raczej postawiliśmy na dogmę pod tytułem, że jest wszystko dobrze i zamiatamy pod dywan wszystko, co by do tej dogmy nie pasowało, bo to jest bardzo często to, co dzisiaj robimy. I wtedy powstaje pytanie, dobrze, no to musimy się opierać o naukę. No i nagle jak się sobie próbujemy się zgodzić na to, że dobrze, opierajmy się o naukę, no to okazuje się, że konflikt wcale nie jest dzięki temu rozwiązany, tylko idzie głębiej. Tak? I w tym momencie, tak jak wracając znowu do pól elektromagnetycznych, pan minister Zagórski, jak że tak powiem, strona samozwańcza, jak to Ministerstwo Cyfryzacji mówiło, samozwańcza strona społeczna, się to strasznie podobało, zaczęła mówić o tym, że istnieje chociażby raport Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej, który mówi o tym, że są tysiące badań de facto, które pokazują wpływy pól elektromagnetycznych na zdrowie, tak, i to poważne, to pan minister Zagórski stwierdził, że to jest niewiarygodne to badanie, chociaż ono jest opublikowane na PubMedzie, czyli na przejrzane przez jakby naukowców, tak zwane peer reviewed, jest opublikowane na bibliotece jakby badań naukowych Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych, czy publicznie dostępne i tak dalej. Pan Zagórski stwierdził, że ono jest do kosza, dlatego że zrobiła je fundacja, bo Instytut Medycyny Środowiskowej, Europejski Instytut Medycyny Środowiskowej faktycznie jest fundacją. No ponieważ zrobiła fundacja, to można wyrzucić do kosza i oni się z tym nie zgadzają. Tylko problem z Dwa problemy duże są z tym i ze zdaniem pana Zagórskiego, które oczywiście zostało kupione przez mnóstwo ludzi, no że to badanie jest do wyrzucenia, w związku z tym jest sprawa jest załatwiona, wszystko jest dobrze. Dwa problemy są duże. Jeden jest taki, że pan minister Zagórski nie raczył zauważyć, że to jest opracowanie zbiorcze Instytutu Medycyny Środowiskowej, które analizuje 30 ponad lat badań naukowych wszystkich w zakresie wpływów pól elektromagnetycznych i analizuje te z nich, które pokazały wpływy na poziomach niższych niż obowiązujące normy, tak? I stara się zwrócić na to uwagę i na tej podstawie wyciąga wnioski i buduje standardy ochrony tak zwanej biologicznej, które okazują się być miliony razy, a dzisiaj miliardy razy niższe od tej normy, którą mamy, tak? W związku z tym uważa, że to jest do wyrzucenia, dlatego że to opracowała fundacja. Tylko problem, że za tą fundacją, to fundacja opracowanie zrobiła, tak, tego, natomiast badania to są tysiące badań zrobionych i opublikowanych na świecie przez naukowców na przestrzeni 30 lat. Czyli pan Zagórski jednym słowem, swoją własną opinią jako specjalisty, bo jako, że jest w Ministerstwie Cyfryzacji, stwierdza, że tysiące badań naukowych są do wyrzucenia, bo on tak stwierdził. No cóż. To jest jeden problem, tak? Drugi, który jest, to jest taki, że z kolei pan Zagórski twierdzi, że badania oparte o normy czy standardy w tej chwili nasze przyjęte w Polsce, oparte o badania ICNIRP-u, czyli Międzynarodowej Komisji do Spraw Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym,
są bardziej wiarygodne, ale to też jest fundacja i też prywatna. Tylko ta prywatna fundacja okazuje się, że być finansowana przez rządy państw i WHO i jest przez nie w jakiś tam sposób uznawana, ale to jest prywatna fundacja w Monachium, która sama wybiera swoich członków, nie ma nikt do niej dostępu i od wielu, wielu lat jest nie tylko posądzana, ale udowodnione są jej związki z branżą. Tak? Więc no, tego typu mamy kwiatki, tak, jakby w naszym myśleniu o nauce i o myśleniu o trudnych pytaniach, z którymi się mierzymy, które nauka notabene miałaby nam pomóc rozwiązać, tak? Czyli chcemy się oprzeć o naukę po to, żeby się czegoś dowiedzieć i się okazuje, że jak się próbujemy oprzeć, to sprawa się staje jeszcze bardziej skomplikowana dla większości ludzi, dlatego że nie umiemy tych badań ocenić i zamykamy się na poziomie jakichś no, żenujących opinii, tak? Bo ja bym powiedział, że to jest żenujące i wstydliwe, jeśli Ministerstwo Cyfryzacji stawia siebie w pozycji sędziego, tak? W kwestii badań naukowych, nie mając kompetencji do ich oceny. I to samo robi Ministerstwo Zdrowia, podwyższając normy. Tak? Decyduje o tym, które z badań naukowych wziąć pod uwagę, a które nie. Ja próbowałem jakoś dopytywać, ale to jakoś wszystko ginęło w tłumie na podstawie w ogóle czyjej oceny i jakie badania wzięto pod uwagę w tej analizie Ministerstwa Cyfryzacji, która podniosła normy nasze stukrotnie. No ale to jest oczywiście no, wołanie na puszczy. Tak? To nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje i co jest uchwalane. No i teraz mamy taki kłopot, tak, no co z tą nauką, tak? No właśnie, jak obywatel ma się tutaj odnaleźć w sytuacji, kiedy no nie ma, nie wiem, kilkunastu tygodni czy miesięcy, już nie mówiąc o latach studiowania? To jest problem, który jest w ogóle trudny do takiego jednoznacznego rozwiązania. Czy chcielibyśmy recepty, ale prawda jest taka, że jej nie dostaniemy. Jeżeli chcemy uwzględnić złożoność naszego dzisiejszego świata, dlatego że musimy sobie zdać sprawę, że nauka jako taka ma tak samo problemy jak wiele innych dziedzin naszego życia i być może ten problem tutaj w przypadku nauki jest bardziej znaczący z tej prostej przyczyny, że spodziewamy się, że nauka ma nam odpowiedzieć na pytania dotyczące poznania, dotyczące tego, jak rzeczy się mają, jak działają i jak wygląda tak zwana prawda. Myślę, że samo oczekiwanie, które ciągle wśród większości społeczeństwa funkcjonuje, jest takim oczekiwaniem nieco prymitywnym, że świat się da i badania naukowe podzielić na prawdę i fałsz, skrajnie tylko jakby w ten dualizm wpaść i tylko są badania prawdziwe i badania nieprawdziwe, co jest no, bardzo prymitywnym myśleniem tak, w dzisiejszym czasie, nie uwzględniającym jakby wielu innych powiązań i też tego, że prawd w złożonym systemie może być więcej niż jedna, tak, w związku z czym często warto poszukiwać Często warto zadawać sobie pytanie, jakie więcej prawdy tu obowiązują i wtedy zacząć wyciągać wnioski, niż próbować klasyfikować pewne wyniki tylko jako prawdziwe bądź fałszywe, dlatego że nauka ma również wiele problemów, tak jak dzisiaj, nie wiem, medycyna, tak jak dzisiaj inne nauki, jak kultura, jak edukacja, tak i z nimi wszystkimi jest związana, a jednocześnie nie jest wolna od ich problemów, tak. I jednym z oczywistych problemów nauki jest jej zaangażowanie biznesowe. To jakby wszyscy troszeczkę czujemy, tak, że badania są sponsorowane często, czyli że te rzeczy, które w badaniach znajdujemy, oczywiście są, mogą być manipulowane, czy krótko mówiąc, mogą być tendencyjne ze względu na to, jaki cel przed naukowcami został postawiony, albo jaki oni sami sobie postawili, żeby dany wynik osiągnąć, bo taki wynik był korzystny z punktu widzenia jakichś interesów. Te interesy mogą być czysto finansowe, ale mogą być związane chociażby z pozycją w nauce,
tak? Czyli z ilością, nie wiem, publikacji, później ilością cytowań, bo to jest to, czym naukowcy mierzą swoje prace, tak? Z ilością publikacji i tego typu rzeczy i po prostu też ze zgodnością z obowiązującą w danym momencie w nauce dogmą, bo umówmy się, że nauka też nie jest wolna od pewnych dogm, czyli od pewnych przyjętych wyników badań, czy tylko że one czasem są przyjęte kiedyś, a potem nowe badania mają straszny kłopot, żeby się przebić i je zakwestionować. Prosta sytuacja, która istnieje na wielu uczelniach, jest taka, że kimś, kto decyduje o tym, czy środki na badanie zostaną przyznane, czy dostaną naukowcy jakiś grant, albo czy w ogóle dane badanie się wydarzy w ramach, nie wiem, uczelni, uniwersytetu i tak dalej, czyli to zostaną po prostu przyznane pieniądze i czy w ogóle zostanie dopuszczone to do badania, że zostanie poświęcony, nie wiem, czas, zasoby tego uniwersytetu i tak dalej, decyduje pan profesor, którego wcześniejsze prace na przykład mogą się okazać i często się okazują być takie, że nowe badanie ma je podważyć. Tak, i wtedy jest pytanie, czy te środki się znajdą, czy to badanie w ogóle się zaistnieje. I dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że w ogóle czy my badamy to, co jest jakby sensem poznania, czyli czy zadajemy w ogóle pytania, na które chcemy znaleźć w badaniach naukowych odpowiedź, czy zadane pytania są związane z po prostu z tym, do czego badanie jest potrzebne i co ma sprzedać, mówiąc umownie. Tak? Czyli innymi słowy, dzisiaj bardzo często zdarza się tak, że biznes, mówiąc w dużym uproszczeniu, bo to oczywiście proces może być dosyć zawoalowany i skomplikowany, ale w uproszczeniu wygląda tak, że biznes zamawia pewien wynik badania, a za to płaci uniwersytetowi, tak, czy komuś, no i to badanie ma udowodnić tą tezę, którą biznes postawił, dlatego że to sprzeda produkt. Albo wręcz też, tak opowiadasz, to przypomina mi się taka sytuacja z zeszłego roku, kiedy przeprowadziliśmy z naukowcem wywiad, opublikowaliśmy go na portalu i po 2-3 miesiącach dowiedziałem się, że ten naukowiec miał nieprzyjemności, ponieważ został napisany list do rektora ze strony Stowarzyszenia Producentów Ochrony Roślin, który zrzesza duże korporacje biotechnologiczne, że ten naukowiec rozpowszechnia nieprawdę na temat pestycydów. No i była takie dość nieprzyjemna sytuacja, włącznie z zagrożeniem utraty miejsca pracy. Absolutnie, no to jest na porządku dziennym, tak? No ja trochę może to środowisko naukowe znam zdalnie, ale jakby studiując naukę pod wieloma względami i będąc jakby studentem wielu kierunków samodzielnie, ze względu na to, żeby je poznać i żeby być w stanie wyrobić sobie jakąś opinię, no mam z tym do czynienia. Zresztą bardzo byłem w czasie moich studiów, znaczy pod koniec moich studiów, bardzo byłem zachęcany do tego, żeby zostać na uczelni i karierę naukową rozwijać. Nie zgodziłem się na to, bo wtedy był to czas po prostu tego, gdzie wszystko zaczynało się w Polsce dziać i chciałem robić rzeczy, nauczyć się biznesu, zacząć robić rzeczy, które gdzieś mogły spożytkować tą moją wiedzę z elektroniki i tak dalej w sposób również biznesowy. Pochłonęło mnie to na tyle, że no jakoś nie miałem ochoty współuczestniczyć w tym, co na uczelni widziałem, a na uczelni widziałem różne rzeczy. Widziałem wspaniałych ludzi, od których mnóstwo się nauczyłem i widziałem ludzi, którzy byli profesorami z zasiedzenia, którzy nie mieli nic do powiedzenia i widziałem ludzi, którzy chodzą z dwojakami, z jedzeniem i są młodszymi pracownikami naukowymi i muszą bardzo, bardzo albo walczyć, ale to rzadziej, albo układać się, żeby dostać w ogóle jakieś środki na badania. Tak? Więc ten świat już wtedy był bardzo trudny, a dzisiaj ze względu na większe pieniądze zaangażowane, ze względu na rynkową gospodarkę rozwiniętą i tak dalej, jest paradoksalnie jeszcze trudniejszy. Tak? Dlatego, że wpływy ciśnienia są dużo większe, więc no, jest to ogromny problem, którego bardzo trudno uniknąć, tak, teraz i bardzo trudno go rozwiązać. Dlatego no, czasem sobie musimy zdać sprawę z tego, jak to się dzieje, tak, jeżeli mówimy o
podałeś tutaj przykład z zakresu, nie wiem, środków ochrony roślin, tak? Jeśli mówimy, nie wiem, o certyfikatach ekologicznych, chociażby europejskich certyfikatach tej żywności ekologicznej, to warto sobie zdawać sprawę, że oczywiście, jeżeli to przeanalizujemy jakby na powierzchni, no to lepiej prawdopodobnie jest dla nas bezpieczniej jeść to, co jest certyfikatem, niż to, co jest bez, ale pytanie jest, co ten certyfikat znaczy znowu. I to się okazuje, że jeśli zajrzeć głębiej, no to jest to pewnego rodzaju umowa na poziomie europejskim w tym momencie, która bierze pod uwagę również interesy producentów żywności, czyli innymi słowy jest to pewien kompromis wynegocjowany, żeby uczynić coś ekologicznym, czyli nadać mu taki certyfikat, ale za bardzo branży nie skrzywdzić tej, która produkuje z użyciem intensywnej jakby gospodarki i tak dalej, no bo przecież nie możemy też w Unii Europejskiej nagle sobie tych największych producentów, którzy dostarczają też pieniążków do budżetu i tak dalej, nie możemy ich całkiem wyautować, tak, w tym momencie. Więc to są tego rodzaju brudne kompromisy często, to nie jest żaden ideał. Warto sobie zdawać sprawę, jak one wyglądają i warto sobie zdawać sprawę z tego, że to, co słyszymy, tak, bardzo często, że na przykład badania naukowe dowodzą, to jest ten taki nagłówek, który powinno nam się zawsze zapalać czerwona lampka, jak czytamy, bo tam potem jest pewna teza, tak, i pewien wniosek z jakichś badań, ale bardzo często te wnioski nie mają zbyt wiele wspólnego z tym, co udowodniono w badaniu, no bo są z góry założone i teraz dla przeciętnej osoby oznaczałoby to wzięcie tego badania i jego przeanalizowanie. I teraz no, prawda jest taka, że większość społeczeństwa nie jest w stanie tego zrobić i nie jest w stanie wykazać błędów w tym badaniu. To jest to zresztą, do czego jakby nawoływałem i dążyłem, ale oddźwięk był zerowy w całej dyskusji o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie. Mówię, dobrze, połóżmy w takim razie konkretne badania, te, które analizował Instytut Medycyny Środowiskowej i ICNIRP też, i to są badania opublikowane, naukowe, i spierajmy się na temat tego badania. Jakie zostały postawione pytania, jakie założenia, czy metodologia została właściwie dobrana, czy faktycznie w tym badaniu to udowodniono, czy nie. Pytanie jest tylko, z kim o tym rozmawiać i kto podejmie taką dyskusję. No, okazuje się, że nikt, tak? Dlatego, że dyskusje są że wnioski są wyciągane na poziomie zupełnie abstrakcyjnych opinii na temat badań, które są, nie mają się nijak do tego, do właściwej oceny tych badań. Tak? No i tutaj jest cały szereg, cała piramida problemów, dlatego warto sobie przynajmniej zdać sprawę z tego, że tak jest, to po pierwsze, a po drugie, jakie są przynajmniej podstawowe wskazówki do tego, żeby być w stanie te badania jakby jakoś analizować, czy te wnioski z badań podawane w mediach, jako właśnie, że badania naukowe dowodzą, żeby jakoś być w stanie weryfikować, tak, w tym momencie i jakoś w stanie sprawdzać, bo inaczej zostaniemy tylko w tej nędznej rzeczywistości polaryzacji poglądów, tak, coraz większej, bez zrozumienia tego, co za nimi stoi. I to jest to, co się dzieje w tej chwili, tak? W kwestii pól elektromagnetycznych, w kwestii ochrony jakby ekologii i tego typu rzeczy, w kwestii medycyny ogromnie dużo się polaryzuje, tak chociażby temat właśnie szczepionek, który gdzieś tam bąbluje cały czas, tak, i tak dalej. I nagle dochodzi do sytuacji, w której obie strony nie wiedzą, o czym mówią, natomiast są spolaryzowane do granic możliwości. I nie ma praktycznie żadnej przestrzeni na rzeczową, czyli naukową dyskusję, ale naukową w sensie niezależną, której naukowcy jakby spierają się, to nie jest źle, że się spierają, ale spierają się w oparciu o pewne metody czy podstawy rozumowania, które nie są zakłócone innymi rzeczami, tak? Nie są zakłócone innymi interesami, tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy. I to okazuje się też trudne, dlatego że metodologia badań naukowych, która gdzieś została wypracowana i uznana jako tak pewne złote standardy, okazuje się, że też jest niedoskonała w dzisiejszym naszym świecie i nie tylko niedoskonała, ale sama prowadzi do wielu błędów. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki esej pana Johna Ioannidisa. To jest greckiego pochodzenia naukowiec, właściwie można powiedzieć grecki, pracujący w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Jeśli ktoś czytał
to, co właśnie Nick Pino o tą analizę, którą zrobił w sprawie koronawirusa, to tam bardzo często ten człowiek jest przytaczany. Jest to duży znawca w kategoriach szczególnie badań medycznych, jeśli chodzi o statystykę badań, o opracowanie wyników i tego typu rzeczy. Się znajduje, jakby zajmuje metodologią badań naukowych. I on w 2005 roku, czyli już całkiem dawno, 15 lat temu, opublikował taki esej, który nazywa się Why most published research findings are false, czyli dlaczego większość publikowanych wyników badań jest fałszywa. I to jest bardzo ciekawy esej, on jest publicznie dostępny, także ktokolwiek chce, to może go przeczytać. To jest bardzo ciekawy esej, który mówi o tym, właściwie przedstawia dowód matematyczno-statystyczny, tak? Pokazuje dlaczego, to jest wyliczone bardzo dobrze, dlaczego większość badań tych, które są typowo stosowane szczególnie w medycynie, ale też i w wielu dziedzinach nauki, tak zwanych RCT, czyli Randomized Control Trials, czyli tak zwana ślepa próba, tak, tu u nas nie ma chyba dobrego polskiego słowa na to, w każdym razie standard jakby podwójnej ślepej próby i patrzenie na statystyczne zależności pomiędzy nazwijmy to przyczyną i skutkiem, chociaż tak naprawdę chodzi o relację statystyczną pomiędzy czynnikiem a efektem, tak, który jest wywoływany, że tak jak są prowadzone, czy tak jak w tej chwili wygląda standard, mają mnóstwo problemów, tak, i że tak naprawdę możemy dzisiaj powiedzieć i nie powinno nas to zaskakiwać. Dowód jest na tyle mocny, że nie powinniśmy być tym zaskoczeni, że większość publikowanych badań naukowych jest fałszywa. To jest dowód na to w tym eseju. Ten esej wstrząsnął zresztą światem badań naukowych w 2005 roku, szczególnie medycznych, ale nikt go nie podważył. Prawda jest taka, że on dąży w swoich wnioskach do tego, jak możemy ograniczyć tą sytuację, że większość badań jest fałszywa. Niemniej nie możemy jej wykluczyć i im więcej tych badań jakby robimy, niekoniecznie się okazuje, że to wpływa na to, że ich wyniki będą bardziej prawdziwe. Jest kilka wniosków w tym eseju. Ja pozwolę sobie przytoczyć może dwa z sześciu takich najważniejszych. Piąty jest taki, który, no, o którym tu już powiedzieliśmy i wszyscy to jakby wiedzą, natomiast no, warto też, że to wynika jakby z jakby matematycznej analizy metodologii naukowej, jest takie, że im większe interesy finansowe albo jakieś inne interesy istnieją w świecie nauki bądź uprzedzenia, tym mniej prawdopodobne, że badania naukowe będą prawdziwe. To jest także, tak powiem, prawie matematyczny wniosek z tego, co tutaj profesor Ioannidis po prostu analizuje. Ciekawe, szósty wniosek jest taki, ten się wydaje dosyć oczywisty. Szósty wniosek jest ciekawy w stosunku do tego, co się dzieje, że im bardziej gorący, jakby mówiąc umownie, jest temat w jakby dziedzinie nauki, czyli im bardziej wszyscy się nim zajmują, im więcej naukowców jest, zespołów naukowych jest zaangażowanych, tak tłumaczę z angielskiego na polski w tej chwili na żywo, im więcej zespołów naukowych jest zaangażowanych, tym mniej prawdopodobne, że badania będą prawdziwe. To trochę jak teraz przy koronawirusie. No dokładnie, dlatego mówię, że przytaczam to, ale to jest strasznie ciekawe jest to, że wstęp do tego eseju jest niesamowity, bo profesor Ioannidis pokazuje jakby, że tak jest, natomiast stawia po prostu bardzo druzgocącą dla tego wszystkiego tezę, że nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Że ta metodologia do tego, czyli to, co używamy w nauce, do tego prowadzi. Takie mechanizmy, rozumiem. Tak, takie mechanizmy, które przyjęliśmy jako tak zwane złote standardy w badaniach naukowych, przede wszystkim właśnie tak zwany randomized control trial, czyli taka statystyczna jakby ślepa próba, tak, czyli takie porównywanie statystyczne i czynnik pewnego progu statystycznego powiązania pomiędzy czynnikiem a efektem, że to dowodzi czegoś,
bo tu jest tylko pewien próg powiązania statystycznego, czyli korelacji pomiędzy jednym a drugim, został uznany za to, że to jest wpływ. Tak? W związku z czym mamy tego typu rzeczy. Oprócz tego oczywiście wszelkiego rodzaju tak zwane bias, czyli biases, czy po angielsku, czyli uprzedzenia, czy tendencyjność, jakbyśmy po polsku próbowali powiedzieć, oczywiście mają ogromny wpływ na te badania. No i oczywiście są również wpływ na badania, mają również wielkość jakby teamów, które realizują te badania, wielkość samych badań, wielkość efektu zbadanego, czyli mniejszy jest ten efekt, który jest wywoływany przez coś, tym też badania będą mniej prawdopodobne, że będą prawdziwe. Tak? Czyli w tych sytuacjach, w których efekty są bardzo duże i oczywiste, jest łatwiej o prawdziwe wyniki badań niż tych, które one są małe. Tak? Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że no, takie dziedziny jak medycyna walczą o to, żeby tak skonstruować badanie, żeby efekt był pokazał się jako prawdziwy, po to, żeby na przykład lek sprzedać, tak? Żeby dopuścić go do obrotu. I tam wszystko się robi, żeby te badania po prostu wyszły tak, jak potrzeba. Tak? No większość ludzi, nie wiem, czy miało kiedyś okazję, ja akurat miałem nawet osobiście miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy brali udział, czyli byli typowani, innymi słowy, i zostali zakwalifikowani do grupy ludzi, na których badano nowe leki. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że tam naukowcy z firm farmaceutycznych najpierw bardzo dobrze sortują tą grupę kontrolną, którą nie tylko kontrolną, ale w ogóle wszystkich, na których będą badali, bardzo dobrze sortują tą grupę pod kątem wyboru takich ludzi z danymi schorzeniami, którzy najlepiej rokują pod kątem tego, co oni chcą udowodnić. I dopiero na tej grupie jest prowadzone badanie, tak? No już nie wspomnę o takiej... No nie wiedziałem tego. Nie wiedziałeś, nie, no właśnie, no to jest bardzo dokładnie selekcjonowane najpierw po to, żeby potem to udowodnić, tak? Już nie mówiąc o tym, że kolega, zresztą lekarz, z którego już w tej chwili nie mam kontaktu, ale tam dużo jeździliśmy na rowerach razem, opowiadał mi pewnego razu, że o takim badaniu, w którym lek, który... Bo było to związane z lekami nasercowymi, ale tego nie jestem pewien, więc nie chcę tutaj przytaczać. W każdym razie rejestrowano efekt uboczny notorycznie w próbach pierwszych tego leku, no, efekt uboczny jako bolesne po prostu nieprzerwane erekcje. No i był to zupełnie niezwiązany z działaniem leku, tak? No i był to problem, no ale okazało się, że jeśli zmienią jakby grupę, na której będą to badać i dadzą nieproporcjonalnie dużo kobiet, no to dużo łatwiej wykazać, że nie ma tych efektów ubocznych, albo zejść z nimi poniżej pewnego progu, gdzie nie trzeba tego raportować, tak? Mhm. Także no, to jest pytanie, do czego tego używamy, tej nauki i tej metodologii, w którą stronę i do czego chcemy wykorzystać. I teraz jeśli ktoś widzi tylko ulotkę i widzi działania niepożądane, tak, albo używa tego leku na ludziach, to nawet nie ma dostępu do tego, co się na tym etapie działo i do tego, jaka selekcja została przeprowadzona. Oczywiście, jeśli dobrze zajrzy do badania i dobrze je przeanalizuje, tylko kto dzisiaj ma czas na to i kto to robi? Ważny jest wniosek z badania i ważne jest to, że potem można na podstawie takiego wniosku albo uzyskać dla takiego leku atest czy certyfikację dopuszczenie do obrotu i że można na tej podstawie go po prostu sprzedać. Tak? W najlepszym razie wpisać go na listę leków refundowanych, co jest jakby szczytem sprzedaży w branży farmaceutycznej. Tak? Tego wtedy wszyscy płacimy dopłacamy do leku, który został wpisany. No to jest zawsze szczyt lobbingu o farmacji. Zresztą firmy farmaceutyczne mają te strategie wypracowane naprawdę bardzo dobrze. To już są dziesiątki lat, tak jak one funkcjonują. Na przykład branża telekomunikacyjna się uczy dopiero od firm farmaceutycznych. Tak? I teraz widzimy, że zaczynają być coraz zręczniejsi, tak? I na przykład teraz właśnie Ministerstwo Cyfryzacji jest twarzą jakby branży telekomunikacyjnej, tak? Także widać, że to podobnie się jakby rozwija. Także no, to są dosyć istotne rzeczy, że my w ogóle no, statystyka, tak, którą my podajemy, no to wydaje się, że statystyki, no to są na tym badania naukowe są oparte. A ja mówię o tym i przypominam, że
Statystyka to jest statysta nauki, to znaczy jest to ktoś, kto, jak statysta w filmie, tak? Ktoś, kto udaje naukę, tak? Tak naprawdę. Tak? Narzędzia statystyczne są o tyle dobre, o ile są stosowane we właściwy sposób, kiedy faktycznie mogą przynieść nam jakieś nowe zrozumienie czy nową informację z tego, ale zwróćmy uwagę, że to, co my słyszymy, że na przykład coś działa w 80% przypadków, tak? To najpierw pytanie jest, co to znaczy działa? Czyli jaki ten efekt wywołuje, tak? Bo to często to, że działa, to nie znaczy od razu, że to jest to działanie, o które nam chodzi, tak? Czyli to, że, no ale załóżmy, że z badania mamy, że działa w 80%. Ale teraz co z tymi, no i to bardzo przekonywujące, 80%, prawda? To super, tak? Pytanie brzmi, pierwsze, które jest takie, a co z tymi 20%, które nie działa? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, koszty cywilizacji. No, to właśnie, można tak powiedzieć, ale zwróćmy uwagę, że jeśli mówimy na przykład o badaniach leku, tak, i tak dalej, i teraz załóżmy, że on działa w nie wiem, w 60%, co dla wielu leków jest jakby super dobrze, tak? Ale w 40% nie działa, tak? No to pytanie jest, czy nie ciekawsze pytanie by było powiedzieć, co takiego się dzieje w tych 40%, że nie działa. Tak samo nie zadajemy i to jest właśnie ten problem i tego nawet pan profesor Ioannidis w swoim eseju nie podnosi, to jest tego w ogóle jakie pytania stawiamy, bo on się koncentruje na badaniach, dla których już postawiliśmy pytanie, czy postawiliśmy pewną tezę i teraz staramy się to udowodnić i mówi, że nawet w tych jest większość z nich jest fałszywa. A ja mówię jeszcze krok wcześniej, jest to, które tezy czy które rzeczy w ogóle badamy i jak badamy, tak? Bo jeżeli na przykład weźmiemy, nie wiem, epidemię syfilisu, jeśli już jesteśmy przy tych epidemiach, to jest stara epidemia, więc dobrze zbadana, wiele tomów na jej temat napisano, dobrze wiadomo, jak to wygląda, czyli kiły, tak, po polsku, okazuje się, że wcale nie wszyscy mężczyźni, którzy odwiedzali te same zarażone prostytutki, chorowali. Okay? Tak tam mniej więcej to tam było 50-50, a czasami nawet mniej niż połowa. Tak? Czyli co z tego oznacza? No to oznacza tyle, że kontakt z samym patogenem, bo on był niewątpliwy, tak, nie oznaczał choroby. No i teraz możemy pójść jedną ścieżką, czyli pójść tą ścieżką, którą idzie medycyna, że patogen oznacza chorobę i zacząć badać, jak ci ludzie chorowali, co im można podać, ci, którzy chorują i tak dalej. Ale można pójść drugą drogą. Można zapytać, co się działo takiego cennego u tych pozostałych 50%, którzy nie chorowali i jak zrobić, żeby wszyscy w populacji tak mieli. No tak, ale już na tym wtedy z biznesu się nie zrobi. No właśnie. To jest ten problem. I teraz tak jak mawiał Richard Feynman, że nie, jeśli czegoś nie jestem w stanie stworzyć, to znaczy, że tego nie rozumiem. Znaczy, że nie rozumiem mechanizmów działających, nie jestem w stanie stworzyć. Na tej prostej zasadzie medycyna nie jest w stanie stworzyć zdrowia, bo go nie rozumie. Dlaczego? No dlatego, że studiuje chorobę, nie studiuje zdrowia i wydatki nasze w tej chwili wszystkie na medycynę, dlatego one nie działają, tak? Wojna z rakiem pochłonęła już tam, nie wiem, tryliony dolarów, a efekty są przeciwne, to znaczy chorujemy na raka coraz więcej i coraz częściej, czyli to nic nie daje. Od lat 70-81 roku, o ile dobrze pamiętam, Nixon ogłosił wojnę z rakiem. Prezydenci amerykańscy mają w ogóle taką dużą radość ogłaszania wojen, zauważyłem. Wojna z rakiem, wojna z terroryzmem, wojna w Iraku. Po prostu to jest niesamowite. Teraz wojna z Chinami jest u Trumpa. I to tak bardzo lubią to robić. Tak? I no, tą wojnę z rakiem Nixon ogłosił w 71 roku. Wydano od tamtej pory mnóstwo pieniędzy. Do tej pory się mówi, to również u nas, prawda, że nie na telewizję Kurskiego, tylko na pacjentów onkologicznych. Ale problem polega na tym, że wszystkie pieniądze, które zostały na raka wydane, jak na razie nie dały żadnych efektów. Znaczy inaczej, efekty są przeciwne, tak? No to jest pytanie, czy to chodzi o to, żebyśmy wydali więcej pieniędzy? No wydaje się, że nie. Tak samo patrzmy na Stany Zjednoczone, jest to kraj, który ma największe wydatki na służbę zdrowia, ale niestety wcale nie najlepsze efekty.
daleko za nimi. Tak? Także coś tu jest nie tak. Z tymi pieniędzmi to nie jest aż takie proste przełożenie, że jak na coś wydamy więcej pieniędzy, to uzyskamy lepszy efekt. To na pewno nie jest zależność liniowa i na pewno nie jest to pewne. Wręcz przeciwnie, można się oczekiwać z doświadczenia i z tego wszystkiego, jak obserwujemy w tej chwili świat, że będzie raczej inaczej. Że będą obowiązywały dłużej pewne dogmaty, które będą pozwalały zarabiać coraz więcej pieniędzy, ale wcale nie będą szukały rozwiązania, dlatego że rozwiązanie biznesowo nie jest wcale korzystne. Tak? To, że ludzie na przykład będą chodzili zdrowi i że generalnie niewielu z nich będzie potrzebowało leczenia, no jest z biznesowego punktu widzenia katastrofalne. Dużo lepiej jest ich wsadzić na lek, który muszą brać do końca życia, bo niczego nie leczy, tylko pewne symptomy zmniejsza, w związku, ale musi być ciągle brany, bo to jest z biznesowego punktu widzenia idealne. Tak? Także no, tych problemów jest jakby mnóstwo i w związku z tym dzisiaj mówienie o nauce jako o czymś, co ma nam dać odpowiedź, no jest trochę taką... powiedziałbym, no, dziecinnym podejściem, tak, żeby nie użyć mocniejszych słów, naiwnością, tak, krótko mówiąc, dlatego że musimy zauważyć, że medycyna jest tak samo włączona w ten cały system powiązań, który stworzyliśmy i wcale nie jest wolna od jego niedoskonałości, mówiąc bardzo oględnie, tak, czyli od jego wszystkich wad, które niestety się intensyfikują w naszym świecie, bo intensyfikacja jest w ogóle kluczem do tego świata, a optymalizacja pod kątem tylko jednej wartości, najczęściej wartości finansowej, no jest po prostu najbardziej obowiązującą regułą w tym całym zachodnim świecie. Właściwie już można powiedzieć w całym, bo są jakby części świata, które oczywiście nie są temu poddane, ale są już wykorzystywane przez to, tak? Czy prędzej, czy później będą wykorzystane w tym względzie. Także to jest ten problem pomiędzy, może jeśli miałbym spróbować dać wskazówkę, to co do tego, jak przyglądać się nauce, to nauka przez duże N opiera się o chęć poznania. Tak? Podstawową wartością nauki przez duże N jest ciekawość i podstawową postawą w nauce przez duże N jest nie wiem, jednak chcę się tego dowiedzieć, czy chcę to poznać, tak? Czyli umiejętność też mówienia nie wiemy. To jest też bardzo ważne, co dzisiaj jest to kompletnie niedopuszczalne w nauce, przez małe N, w polityce i tak dalej, czyli powiedzieć nie wiem, ale jestem ciekawy, żeby się dowiedzieć i będę zmierzał do tego, żeby się dowiedzieć. Zaprojektuję tak badania, spróbuję to sprawdzić, tak? Spróbuję porównać, jakbyśmy poszli tą drogą czy tą drogą. Tak? Wracam do naszej rozmowy o Szwecji, tak? I o tym, jak wyłamała się z pewnej ustalonej konwencji czy przymusu tego, w jaki sposób z koronawirusem sobie radzić. I zamiast to jakby wykorzystywać w sensie tego, że przyklasnąć, dlatego że to jest sposób na to, żeby sprawdzić, która z dróg może być lepsza, no to oczywiście stała się obiektem wielu ataków i ci ludzie, którzy tam są i też również przeżywanych lęków i tak dalej, że trzeba jednak robić tak jak wszyscy inni, tak? I to jest to takie typowe sprowadzenie do jednej wspólnej dogmy, z której niestety w sposób naukowy nic się nie można dowiedzieć, dlatego że nic nie można porównać. I to jest efekt, który my chcemy teraz bardzo mocno, jest naciskany, tak? To jest ten sam efekt, jest jakby w próbie zaszczepienia całej populacji od noworodka a tymi samymi szczepionkami, a potem mamy próbować na tym tle obserwować, co te szczepionki wywołują w dalszej fazie życia. No nie ma takiej możliwości, bo nie będzie ludzi nieszczepionych, w związku z tym skąd się dowiemy, jak to wygląda, w związku z tym nie ma możliwości poznania, tak? Więc to nie może być nauka, jeśli tak działa. Także to nie są podstawy naukowe. No, te takie najprostsze rzeczy, tak, powinniśmy zacząć wychwytywać, że jeśli ktoś dąży do... W ogóle każda dogma, czyli każde zamknięcie jakby się w pewnym schemacie myślenia, czy w pewnym wierzeniu, czy przekonaniu, tak, mówiąc ogólniej, o czymś, że coś jakieś jest antynaukowe. No właśnie, bo ja tak obserwuję, jak obserwuję ludzi, z którymi dyskutuję, czy na Facebooku, gdzieś w przestrzeni publicznej,
to obserwuję no, taki bardzo duży, bardzo duże podobieństwo dzisiejszej nauki do naukowców, do kapłanów ileś wieków temu, do wiary w to, że oni po prostu mówią prawdę objawioną i nie ma co w ogóle z nimi dyskutować, bo mają bardzo dużo publikacji za sobą, często recenzowanych i tak, właściwie... Często cytowanych, tak? Bo to są też miary, tak, które w świecie naukowym istnieją. Tak, i a właściwie ty, a ty nie ma co człowieczku, dyskutować. To w ogóle co ty masz za papiery, gdzie ty byłeś kształcony, a jak nie masz papierów w danej specjalizacji, no to jakby jesteś nikim. I tutaj też mi przychodzi do głowy, przypomina mi się to twoje stwierdzenie, moim zdaniem bardzo, bardzo dobre i wszędzie je powtarzam, że dzisiaj jednocześnie można być jednowymiarowym geniuszem i wielowymiarowym idiotą. Ja myślę, że to idzie głębiej nawet, bym powiedział, bo ciągle nie daję rady napisać na ten temat eseju. Cały czas czekamy. Cały czas wiem, że czekacie. Ja już czuję się już jakby od dawna gotowy, tylko frustracja związana z tym, że ciężko mi znaleźć chwilę przestrzeni, żeby to wyrazić do końca, ale ja chcę powiedzieć nawet coś mocniejszego. W wielowymiarowym, takim złożonym świecie, w jakim w tej chwili żyjemy, jeżeli ktoś jest jednowymiarowym geniuszem, to znaczy, że intensyfikuje swoje działania w swoim życiu w jednym wymiarze. A jeżeli te wymiary zaczniemy sobie jakoś rozrysowywać czy wizualizować, to intensyfikacja działań w jednym z wymiarów musi przez definicję powodować utratę połączenia z innymi. Jeżeli jest to duża intensyfikacja, to w tym momencie tracimy kontakt z resztą wymiarów, tak? Dlatego że one przestają nas interesować, schodzą z pola uwagi, a my musimy coraz intensywniej i szybciej podążać w tym jednym wymiarze. Więc powiedziałbym nawet, że to jest tak, że jeśli ktoś jest jednowymiarowym geniuszem, to by definition, czyli przez definicję jest wielowymiarowym idiotą. Ja wiem, że to brzmi być może zaskakująco dla wielu, ale nawet z matematycznego punktu widzenia, tak, a to się absolutnie aplikuje, jeżeli zaczniemy myśleć o wielowymiarowych przestrzeniach, w szczególności jeszcze takich nieliniowych, a takimi są na pewno nasze życie złożone w tej chwili, to zwróćmy też uwagę, że patrzmy na to, jak to jest, czy w sporcie, czy w innych dziedzinach życia mówimy o tym, że trzeba się temu poświęcić, tak? Że żeby coś zrobić w tej dziedzinie, to trzeba się poświęcić, tak? Trzeba poświęcić mnóstwo czasu w tej dziedzinie i tak dalej i wtedy bardzo często odpowiadać nie, tym się nie zajmuję, tym się nie zajmuję, tym się nie zajmuję, bo ja się poświęciłem temu i to zgłębiam i tak dalej. I paradoks polega na tym, że w dzisiejszym świecie, kiedy całość jest tak wielka, tak? Czyli tak wiele jest jakby dziedzin życia, przestrzeni i tak dalej, my zaczęliśmy myśleć o tym w ten sposób, że trzeba się specjalizować. I im bardziej intensyfikujemy specjalizację, tym bardziej odłączamy się od innych wymiarów, czyli tym mniej z nich rozumiemy. I kiedyś był taki pomysł, że można temu zaradzić poprzez tak zwane zespoły interdyscyplinarne, tak? Czyli z kilku dyscyplin bierzemy ludzi, którzy są w nich wybitni, czyli tych jednowymiarowych geniuszy z kilku wymiarów i przez to mamy zyskać jakąś wartość czy mądrość wielowymiarową poprzez to, że oni współpracują. To do pewnego stopnia może działać, ale przy dużej intensyfikacji i specjalizacji nie będzie, dlatego że ci ludzie już nie mają wspólnego języka ani wspólnych doświadczeń, ani nawet wspólnego myślenia. Tak? I my dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że tak naprawdę mamy bardzo mało osób, które są w stanie myśleć o rzeczach wielowymiarowo, niekoniecznie będąc specjalistami bardzo wysokiej klasy w jakiejkolwiek dziedzinie, a właściwie nie tylko niekoniecznie, ale właściwie lepiej, żeby nie byli. Dlatego z tej definicji, którą powiedziałem, dlatego że to tak naprawdę zamyka im możliwość łączenia też rzeczy z różnych dziedzin. I to jest paradoks tego świata, który postawił na specjalizację, tak? Postawiliśmy na to. Tak, ale jak już są tacy ludzie, którzy łączą różne kropki, różne dziedziny, a nie mają jakiejś super specjalizacji, to im się robi zarzut, że właśnie nie mają tej specjalizacji. A tak, się, bo, tak to, stało, bo tak działa ten filtr. Z autorem tej analizy, o której wspominałeś,
na temat koronawirusa, że zarzucano, jak gdzieś się teraz spotkałem, zarzucano nam, że publikujemy człowieka, który no, jest dziennikarzem, nie jest specjalistą, wirusologiem, epidemiologiem i tutaj jakąś analizę przedstawia na temat koronawirusa i czy my oszaleliśmy. No okej, okay, no tak można oczywiście próbować to skreślić, tak? Natomiast to nie jest dla mnie w ogóle argument w dyskusji, tak? Dlatego, że to jest typowy zarzut stawiany po to, żeby kogoś zdyskredytować, ale z naukowego punktu widzenia, nie, nauki przez duże N, to nie jest w ogóle argument w dyskusji, dlatego że my się nie pytamy, czy ktoś ma papiery w nauce, tylko pytamy się, co chcemy zbadać i czy to, co ta osoba przedstawia, zwraca uwagę na coś istotnego, co może być ciekawe i co może nam dodać pewnych perspektyw czy danych do tego, żeby lepiej to zbadać. I teraz to, co robi NIK w tej analizie, żeby go tutaj trochę wesprzeć, tak jakby, bo ja jestem w podobnej sytuacji, tak, dlatego że wypowiadając się o polach elektromagnetycznych i ich biologicznych oddziaływaniach, ja oczywiście mogę się powoływać na moje wykształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, chociaż tylko marnego magistra, więc co ja tutaj będę się z profesorami dyskutował, a jak zwykle też mi tak zarzucano wielokrotnie, tak? I to w tym momencie mogę się do tego postawić, ale już w dziedzinie biologii, tak, czy biofizyki nie mam formalnego wykształcenia. No tak. Dlatego pytanie brzmi, czy to jest w ogóle, jeżeli weźmiemy naukę jako taką, jako naukę przez duże N, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? No nie ma, tak? Dlatego że jeżeli tylko weźmiemy miary te, które są w tym świecie pod tytułem ilość publikacji i tak dalej, ale te publikacje są w dziedzinach, ale wtedy, kiedy trzeba przeanalizować zjawisko nowe, tak, w którym mówimy o tak zwanej epidemii koronawirusa, no bo na razie jest to pewna hipoteza, że jest to epidemia, tak? I tak się jej przygląda NIK, przynajmniej w tamtym czasie, kiedy to pisał, tak? Byliśmy też w innym momencie. Czyli pewna hipoteza, że jest to epidemia. I teraz chcę znaleźć poparcie dla tej tezy, a ewentualnie rzeczy, które tą tezę falsyfikują, tak? I próbuję się temu przyglądać. I wiele rzeczy, z których podnosi, wnioski z nich mogą być dzisiaj weryfikowane po czasie, oczywiście negatywnie bądź pozytywnie, ale ważniejsze są pewne mechanizmy, które pokazuje, na które wskazuje. I ja mogę tylko przyklasnąć, bo na przykład nie widziałem nigdzie w Polsce, dopiero jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu zaczęło być publikowane troszkę z tego, czyli troszkę tła statystycznego dla tych statystyk, które zostały podawane, tak? Czyli nie zobaczyliśmy do tej pory na przykład jednej prostej statystyki, która jest kluczowa w ogóle dla zrozumienia tego, co się z nami dzieje. Ta statystyka kluczowa jest taka, że liczbę śmierci z powodu koronawirusa, tak zwane te, które przypisano koronawirusowi, bo oczywiście tutaj jest kolejny problem, który również NIK podnosi, to znaczy które śmierci są przypisane koronawirusowi. Tak, notabene w tej chwili w Stanach Zjednoczonych rozmawiałem jakiś tydzień temu z moją znajomą dobrą, która mieszka tam 15 lat, Polką, tak już czy dłużej. I w tej chwili w Stanach Zjednoczonych szpitale otrzymują dodatkowe pieniądze, dotacje za każdego zmarłego na koronawirusa. No tak, tak. Także no, możemy sobie wywnioskować szybko, jak szybko rośnie liczba zmarłych na koronawirusa. Tak? A druga rzecz, którą też się zdarzyła w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że jeżeli przebadano ponownie na koronawirusa ileś tam osób, które zmarły na grypę w styczniu, kiedy jeszcze epidemii koronawirusa nie było, zmarły na grypę. Z objawami grypy. I okazało się, że też testują pozytywnie na koronawirusa, na grypę tą H1N1, więc na co zmarły, pytanie brzmi. I czy koronawirus wydaje się, że był już w styczniu w Stanach, tak? No ale to się do głównego nurtu słabo przebija, bo oczywiście natychmiast Google i reszta bajki deprecjonuje te wyniki w wynikach wyszukiwania i naukowców, którzy mówią o tym w inny sposób i tak dalej. Ale wracając do tych prostych statystyk, gdzie są publikacje na temat śmiertelności w Polsce za 2019-2018 rok na tle tego, co jest w tej chwili?
raz śmiertelności z wszystkich przyczyn, czyli w ogóle ilości śmierci w tych miesiącach, w marcu, kwietniu, w poszczególnych tygodniach, żebyśmy byli w stanie porównać, czy w ogóle ilość zgonów z wszystkich przyczyn w ogóle wzrosła. Tak. Tak, to jest jeden. Drugi, statystyka zgonów z przyczyn chorób płuc, tak? Czy w ogóle wzrosła, czy jest może taka sama. Bez tego tła znaczeniowego dla tej statystyki, którą mamy, czyli pokazywanie tylko ilości zgonów na koronawirusa, bez żadnej relacji do tego, czy tych zgonów w ogóle z wszystkich przyczyn jest więcej niż było w poprzednich latach, czy jest może tyle samo, a może mniej, może się tak okazać, bo podobno na CDC, czyli na tym portalu Centrum for Disease and Control w Stanach Zjednoczonych, czyli tej takiej ichniego sanepidu, czy tak byśmy to nazwali. Są statystyki, mówię podobno, bo sam tego nie zdążyłem zweryfikować, ale podobno są statystyki śmierci ze wszystkich przyczyn w Stanach Zjednoczonych z poprzednich lat i okazuje się, że podobno śmierci ze wszystkich przyczyn w tym okresie roku, w 2019, było więcej niż jest dzisiaj z koronawirusem. No tak. Także no, jest pytanie, o czym my rozmawiamy, jeżeli tych podstawowych danych nie ma, i to jest to, co podnosi NIK, ale nie są twoimi słowami, tylko słowami wielu naukowców, między innymi profesora Ioannidasa, którego esej z 2005 roku tutaj przytoczyłem. I teraz warto wspomnieć, bo o tym też nie powiedziałeś, a może słuchacze też nie wiedzą, że to jest człowiek ze Stanforda, i który ma kilkaset, jak nie kilka tysięcy publikacji. Tak, publikacji. To jest jeden z najbardziej znanych w tej chwili metodyków badań, tak? Czyli ludzi, którzy umieją czytać statystyki i tak dalej. I on cały czas od początku tej tak zwanej epidemii koronawirusa mówi, te dane, które mamy, na nic tak naprawdę nie wskazują. To nie można wyciągać takich wniosków, jak zostały wyciągnięte absolutnie, tak? A już nie mówiąc o tych wnioskach, które bucha na wszystkie strony WHO, tak? I o śmiertelności wyliczonej w zupełnie inny sposób niż śmiertelność dla grypy, tak? Czyli śmiertelność dla grypy jest mierzona na przykład w taki sposób, że bierze się, szacuje, ile jest chorych na grypę w całej populacji, tak, na podstawie badań przesiewowych chociażby, czyli szacuje się, ile jest w całej populacji, i do tego odnosi się liczbę zmarłych na grypę. Okay? I wychodzi nam jakiś tam procent, zwykle poniżej jednego, śmiertelności grypy, chociaż ona oczywiście jest jedną z infekcji wirusowych, które są dużym problemem dla ludzkości każdego roku, i mamy naprawdę dużo osób, chyba bodajże 600 tysięcy na całym świecie zgonów każdego roku. Tak, o ile dobrze pamiętam, mogę się mylić, więc nie proszę mnie tutaj nie łapać za liczby, ale to jest potężny problem. I teraz mamy nagle tą tak zwaną epidemię koronawirusa i teraz podaje się śmiertelność, która podobno jest dużo wyższa, ale wylicza się ją w kompletnie inny sposób. To znaczy bierze się ilość osób, które przetestowano z wynikiem pozytywnym, czyli tych zakażonych, ale tych, których przetestowaliśmy, tak? Czyli wcale nie szacujemy całej populacji, tylko przetestowaliśmy, i do tego odnosimy ilość śmierci, tak? No to wiadomo, że wyjdzie dużo większa ilość śmiertelności, tak? Tylko jakbyśmy chcieli się dowiedzieć, ile mamy zarażonych, to w tej chwili są różne spekulacje na ten temat. To jeden lekarz w Polsce się wypowiada, że ich jest tam 10 tysięcy, inny, że jest na pewno 50, tak? Jeden mówi, że to jest bliskie temu, co przetestowano, a drugi mówi, że jest dużo więcej. No ja bym raczej się skłaniał do tego, że jest dużo więcej, dlatego że filtr na testowanie w Polsce jest taki, że najpierw musisz mieć objawy, albo być na kwarantannie, albo mieć kontakt z ludźmi i tak dalej, jeszcze długo się namęczyć, zanim cię przetestują, zanim się dotrzesz do testu. I wtedy jak testujesz pozytywnie, no to mamy pozytywny efekt, że jesteś zarażony. No ale ten filtr wyfiltrowuje jakby z populacji już bardzo, bardzo specyficzne osoby, które naprawdę już są chore, tak? W związku z tym, ile mamy zarażonych bezobjawowych, to my na tej podstawie nie wiemy nic. I równie dobrze i właściwie lepiej byłoby wziąć 10 tysięcy testów i zrobić je losowym osobom, tak?
Czyli nie wybierać żadnym kluczem, tylko wylosować i przeprowadzić te testy i wtedy byśmy mieli wskaźnik, ile mamy zakażonych w populacji, przynajmniej jakiś przybliżony. I wtedy moglibyśmy wyliczać śmiertelność, tak? Jakby z tego powodu. No już w ogóle nie wchodzę w te dalsze rzeczy pod tytułem, czy śmierć jest przypisana koronawirusowi, bo jak widać z tego, co się w Stanach pokazało, to koronawirus i grypa mogą współistnieć i teraz niech mi powie któryś lekarz, jak zakwalifikować śmierć, jeżeli oba te wirusy istnieją. Już nie mówię o dziesiątce współistniejących chorób, które najczęściej są dla osób, które umarły na koronawirusa. Czy przypisać to tym chorobom, czy przypisać to koronawirusowi, czy przypisać to grypie, która również może współistnieć, tak? A w ogóle czy badamy na grypę te osoby, które na koronawirusa zbadaliśmy? Bo może tam też ten wirus jest. No tak, rozumiem. To jest obszar, w którym my się dzisiaj poruszamy, tak? To znaczy te rzeczy, które dostajemy, nie wiem, na portalach, tak, informacyjnych, czy gdzieś w telewizji, czy w innych rzeczach, już nieważne, czy ta telewizja jest publiczna, czy nie, to jest tak przemielony i tak kompletnie pozbawiony jakiejś logiki, rozumowania, sensu i tak dalej obraz, albo pozbawiony tła znaczeniowego kompletnie i kontekstu, że, ale ludzie no, wierzą w magię liczb, tak? Mówi im się o pewnych liczbach, codziennie się o tym mówi, codziennie się to nakręca. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, czy w ogóle tym wszystkim osobom, które dyskutują dzisiaj i tak dalej, pewnie niektóre są, ale czy w większości tego, tych wszystkich osób, już łącznie z dziennikarzami, którzy to codziennie piszą i tak dalej, czasem przyszło do głowy takie słowo, ono jest dosyć złożone, ja wiem, ale psychoneuroimmunologia. Bo psychoneuroimmunologia to jest nauka o tym, w jaki sposób psychologia, czyli przekonania i sytuacja, a stres wpływają na immunologię. Tak? I ta nauka już jest dość dobrze ugruntowana i wiadomo, że ta cała panika wokół koronawirusa absolutnie musiała się przełożyć na obniżoną immunologię. Tak, także to, co my robimy w tej chwili, żeby sobie poradzić, mówię w cudzysłowie, poradzić z infekcją, to często jest kompletnie przeciwne działanie w stosunku do tego, co byłoby racjonalne. I w tym miejscu postawmy, Pawle, kropkę. Dziękuję Ci dzisiaj za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!